Hej! Jestem z i chciałbym Was serdecznie powitać w tym ciutkę innym materiale niż zwykle. W tle mamy tutaj Total War Rome 2 i już tłumaczę dlaczego. Wczoraj, czyli w środę 8 listopada Creative Assembly Ogłosiło, że wyda nowy DLC, nowy dodatek do ROM 2, czy Total War ROM 2, czyli Rzymu II. Co jest troszkę dziwne, ponieważ Creative Assembly do tej pory raczej nie wspierało gier tak długo. No, bo jakby nie patrzeć, Rzym dwójka jest wydane w 2013 roku na początku września, jeśli mnie pamięć nie myli, jeśli ktoś może mnie poprawić, no to oczywiście niech to zrobi. Były wydane na początku września właśnie Rzym 2. No i teraz praktycznie 4 lata po premierze ogłaszają nowy dodatek, który się nazywa Empire Divided, który nawiązuje do kryzysu trzeciego stulecia, gdzie dosłownie ilość cesarzy po prostu w cesarstwie rzymskim przewijała się w olbrzymiej ilości, doszło też do gigantycznego kryzysu inflacji skoku cen z powodu obniżenia wartości pieniądza przez to w pewnym momencie tam jak dobrze pamiętam, na przykład kurczak kosztował prawie że parę tysięcy SST, a jeszcze parę stuleci wcześniej, taki, powiedzmy, kurczak mógł kosztować powiedzmy parę, parę sestercji, paręnaście góra, więc doszło do strasznej inflacji. No i ogólnie rzecz biorąc, do ciągłych konfliktów wewnętrznych, zmiana cesarzy dokonywana za pomocą właśnie morderstw, przewrotów wojskowych. I zaraz, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko powodowało, że cesarstwo rzymskie praktycznie traciło na stabilności. I w pewnym momencie, nawet były praktycznie dwa takie separatystyczne cesarstwa: to było cesarstwo palmyrskie, znaczy może nie cesarstwo, tylko część palmyryska cesarstwa rzymskiego i część galijska, która też się praktycznie odseparowała. Teoretycznie mówili że cały czas, że są częścią cesarstwa rzymskiego, że oni to tylko tak tutaj stabilizują sytuację, a tak naprawdę wiadomo, to chodziło, że chcieli przejąć. Władzę w swoim regionie i być może tam się oderwać już tak bardziej na stałe. W każdym razie po. E, po właśnie pod koniec tego trzeciego e, stulecia doszło w końcu do e, stabilizacji tej, tej całej sytuacji politycznej e, i cesarz Dioklecjan faktycznie, praktycznie dokonał wzięcia tego wszystkiego jak ktoś mówi troszeczkę za mordę e, i w ten sposób e, sytuacja w cesarstwie rzymskim została ustabilizowana, e, no i ten Rzym jakoś tam ciągnął jeszcze przez te w przypadku zachodu te dwa stulecia teraz, co jest, dlaczego też tutaj postanowiłem zrobić ten materiał, ponieważ też e, cały e, oprócz tego dodatku jest, będzie wypuszczona, jest teraz już obecnie dla wszystkich dostępna beta do sprawdzenia nowej aktualizacji właśnie do Rzymu, która jest dostępna praktycznie do wszystkich kampanii poza, Cesa po, poza Cezarem w Galii, czyli zmiana kompletnie systemu polityki. Tutaj sobie odpaliłem na, na chwilkę m, grę Macedonią, e, no i żeby zobaczyć właśnie jakie to są zmiany, tam wczoraj właśnie Rzuciem mokim, tutaj mógłbym mieć gdzieś te notatki, patchnoty wrzucone, ale powiedzmy, że jestem zbyt leniwy na to i po prostu przytoczę z góry, jakie są zmiany. Przede wszystkim, cały system polityczny jest zmieniony. Tutaj, jak widać, troszeczkę to inaczej wygląda jak do tej pory. Ten ekran. I teraz tutaj mamy właśnie. Może przejdźmy od początku. Tutaj mamy oczywiście ten stary powiedzmy stary system, że tutaj mamy wpływy naszej dynastii, i innych partii politycznych i teraz ważna zmiana. Tutaj pory było tak, że praktycznie każda frakcja posiadała ustalone z góry partie polityczne i, i poza na przykład Rzymem i, Mac i Kartaginą wszystkie, t, mm, wszystkie te państwa posiadały dwie partie. Tą partię, którą graliśmy, gdyby, czy na przykład tutaj dynastia Antegonidów w przypadku Macedonii i m, jakieś tam greckie rodziny, czy tam inni szlachetkowie, sz, czy można władcy w królestwie w Macedonii. I to zawsze było takie same. I tutaj teraz jest sytuacja taka, że te m, partie polityczne są trochę bardziej dynamiczne. Przede wszystkim te partie mogą się tworzyć nowe w trakcie rozgrywki. Jak dobrze pamiętam ze streamu wczoraj zrobionego przez Creative Assembly, może być aż do dwóch takich, znaczy, przepraszam, aż do pięciu kolejnych partii politycznych. Zaraz przejdziemy do tych partii politycznych. I tutaj przede wszystkim widzimy takie coś, jak tutaj, że zagrożenie to jest to, przede wszystkim jaka jest szansa, że partia polityczna jakoś może dokonać secesji. O secesji powiemy za chwilkę. Tutaj mamy też obecna Forma rządu Królestwo. Teraz sytuacja wygląda tak, że mamy cztery formy rządów, praktycznie jest Liga lub Unia. Nazwa, nazwa tutaj zależy po prostu od grupy kulturowej, jeśli gramy na przykład Barbożnicami, no to będzie wtedy Unia, a Liga to jest wiadomo, na przykład, jak mamy Ligę Heleńską, mieliśmy Ligę peloponeską to wszystko to jest właśnie nawiązanie do tego jak to się nazywało ten system polityczny w Grecji tutaj mamy oczywiście tak zwaną republikę demokrację czy coś w ten deseń mamy też królestwo i mamy cesarstwo i teraz różnica jest taka, że wcześniej na samym początku jak wyszedł Rzym dwójka no to był ten bardzo taki okrojony ten system polityczny który praktycznie oznaczało to, że niezależnie co zrobić zawsze mieliśmy jedną wojnę domową i po tej wojnie domowej możesz się ogłosić cesarzem i to było praktycznie Cały system polityczny. Teraz samemu możesz dokonać reformy na cesarstwo i to niekoniecznie musi oznaczać mm, wojnę, tylko że musi spełnić tutaj niektóre warunki, na przykład tutaj nam brakuje poziomu e, imperium 5 e, i potem płacimy koszt reformy, że musimy zapłacić e, 10 tysięcy talentów. I potem tracimy e, lojalność dla wszystkich partii e, politycznych i też e, w ład społeczny w naszych prowincjach maleje w dużym stopniu i wtedy i, a jednocześnie wtedy zmieniamy te efekty i tutaj każde to królestwo, czy znaczy każda forma rządów ma jakieś premie, czasami niektóre wady na przykład tutaj z, ten system ten demokratyczny czy republikański ma kary w postaci tym, że partie są mniej lojalne, no ale za to mamy szybsze, szybsze badania no i mamy większy ład społeczny a tutaj mamy z kolei zmniejszony koszt utrzymania wojsk i mamy większe szybsze badania militarne a jednocześnie też jest troszkę kary dla partii politycznych. No i tutaj mogłbym nawet już teraz praktycznie zmienić sobie powiedzmy na tą demokrację, no ale nawet tego nie będziemy robić. Potem mamy system polityczny, w którym mamy partię, no i my jesteśmy tutaj antygonidami, czy to jest tutaj nasz i to zależnie od tych poziomów wpływów no to mamy, e, mogą być to różne te wartości, zależnie od tego ile... E, naszego dworu, powiedzmy, nas popiera, no to w tym momencie to będziemy mieli różny efekt. Możemy mieć, na przykład, być ignorowani, czyli wtedy mamy straszne kary do wszystkiego, ale możemy też być na przykład peerless. No to bo mamy tutaj bardzo, bardzo duże yy, premie. Yy, no i więc to oznacza podział tych tych jakby tu się pojawiły kolejne partie no to to będzie jakoś tam się dzielić na przykład tutaj może być tak, że każda partia będzie miała powiedzmy po 30 senatorów czy, czy tam szlach można no i to w takim razie tutaj będzie nam ubywać i oni będą tutaj kontrolować teraz każda partia jak jest generowana posiada dwa, dwie cechy dwie cechy jakby stałe na początku tej wygenerowania i na przykład ta, partia rodzin greckich ja tylko raz odpowiem tutaj Macedonię więc nie wiem, jak to wygląda w przypadku, jakbym uruchomił jeszcze raz. Czy ona będzie taka sama? Czy będzie też wygenerowana dynamicznie? E, I te, te cechy partii są stałe. No i tutaj mamy mogul. To oznacza, że dostajemy plus 2 do lojalności za każdą prowincję, która będzie nam przynosić olbrzymie zyski, czyli ponad 5000 talentów dochodu. E, tutaj mamy e, ksenofili, czyli po prostu za każdą e, fa, frakcję, czy każde państwo, frakcję e, Pilemie, z którym utrzymujemy kontakty, mamy jakieś traktaty, na przykład paktowanie agresji i tak dalej, to dostajemy plus 2 do lojalności dla e, tej partii. No i trzecia e, cecha, e, to jest zależna od przywódcy. Przywódca tej partii to jest tam Kosmas i on jest właśnie ekspansjonistyczny. Więc to jest tak, że po prostu przywódca danej partii na swój sposób trochę kształtuje e, politykę i kierunek polityczny tej partii, ale cała, powiedzmy, jak gdyby ten rdzeń partii jest jakby niezmienny, tak? No to tak jakbyśmy sobie na przykład wyobrazili obecne nasze partie, no to ciężko sobie wyobrazić, żeby na przykład e, że mamy powiedzmy Partię na przykład SLD, no to one powiedzmy, że mają jakiś tam ten, ten rdzeń, i nawet jakby powiedzmy przyszedł yy, jakiś no, nowy. Yy, Przywódca partyjny, no to on może, owszem, nadać pewien kształt tej partii, ale jakby nie patrzeć, no, duży rdzeń, żeby ta partia była w miarę stabilna, żeby ona się trzymała tego swoich podstaw, no to ona musi, jakby cały czas podążać ze swoimi tymi, no bo jeśli no na przykład mieli nowego pa przywódcy partyjnego SLD, który by nas nagle stwierdził, że gospodarka tylko wolnorynkowa, że w ogóle nacjonalizm, wartości katolickie i, i ogólnie konserwatyzm światopoglądowy to jest krok na przyszłość, no to w tym momencie wiadomo, że no to, to nie jest SLD, tak? No więc <laughs> co po prostu oznacza to, że ten charakter jest troszeczkę dynamiczny, to jest mi się powiem szczerze, bardzo podoba. E, z takim pomysłem, że partie są. W, do pewnego stopnia jakby statyczne, ale jest też ten element e, losowy. I tu możemy podjąć decyzję przy, czy akcję przeciwko całym tym e, frakcjom, możemy tutaj zrobić na przykład podjąć akcję taką, że będziemy chcieli dokonać czystki tej frakcji, albo możemy zadbać o ich lojalność i to jest jeszcze jedna śmieszna rzecz to jest taka, że oni posiadają regiony o tych posiadanych regionach zaraz wyjaśnię i tutaj mamy postaci to jest tak jak praktycznie troszeczkę jak wcześniej Różnica jest teraz taka, że przywódca naszego państwa zawsze będzie. Teraz już nie można jak gdyby mieć tych mm, promocji, tak jak tutaj mamy, że ymm, Pe Peukestas jest na przykład ymm, agono Tetesem, czyli po prostu ten cursus honorum, że może zwiększyć swoje ranki, yy, w, yy, swoje rangi że tak powiem publiczne. Yy, tutaj mamy zaraz za też Agonotetesa. No, to jest na przykład Agoronomos. No, powiedzmy. Eee, więc nasz przywódca teraz już nie ma tych rang. Nie może brać udziału w tym, ale będzie miał zawsze cechę, która oznacza po prostu, że w tym wypadku no jest królem, tak? Bazileus no to jest przywódca to jest król grecki czy król macedoński w tym momencie no nawet król heleński tak, i on ma swoje specyficzne cechy. No i jeśli na przykład by Antygones w po, w bitwie albo zmarł z powodu wieku, no to w tym momencie jego następca zostanie też Bazileusem i też wypadnie z tego normalnego cyklu tych public office. Teraz jest też różnica taka, że tutaj, pory czystej cmeni, nie mieli kompletnie znaczenia. Tak naprawdę, no po prostu byli nieprzydatni. Po prostu siedzieli, tylko generowali to Gravitas razy Ambition, no i to wpływało jakoś tam na te wpływy. Teraz mamy dodatkowo na nich misje. Możemy też wykorzystać e, Statesmanów, żeby zrobić Embazel Fans, że wtedy mamy szansę, że dostaniemy m, trochę gotówki, jakbyśmy na przykład potrzebowali w trakcie kampanii. E, ale oczywiście, efekt jest taki, że t, m, inne partie patrzą krzywo na to, że, że tak powiem, sprzeniewierzymy, sprzęt. Wymierzamy fundusze. No i do tego też szlachta, czy może władcy, też na to patrzył krzywo. To jest jedna z rzeczy. Druga rzecz to jest też to, że możemy wysłać na przykład, no wysłać na przykład pana Pełkestasa, żeby tutaj zaadministrowali Dację. Na przykład tu mamy dosyć niskie wpływy. No i to wyślimy, To powinien wpłynąć na ład społeczny. No i tutaj się okazało, że e, były bardzo udane no i sobie sprawdźmy no i faktycznie chyba hmm, gdzieś tu tutaj powinno być e, tak, wydarzenie 5 10 nawet, dostaliśmy wydarzenie 10, czyli po prostu public order plus 10, ponieważ zostały zorganizowane gry, e, festiwal przez właśnie Pełkę Stasa. E, no i to jest też taka rzecz, że tutaj, no i możemy też wysłać jako dyplomatów, na przykład, jakbyśmy chcieli na przykład Demetriusa Kalosa wysłać, moglibyśmy. Powiedzmy, że chciałbym zacząć myśleć o jakimś tam handlu, na przykład z Egiptem, poprawić relacje z innym z państw jedochów, czyli po prostu tych sukcesorów Aleksandra Wielkiego, no bo chciałbym ustanowić handel między bogatym Egiptem a mną, no to bierzemy sobie tutaj akcję dyplomata, no i zobaczmy, może się uda. Eee... No, i tutaj dowiemy się chyba dopiero w przyszłej turze. No i to jest faktycznie tyle ze zmian, tak nam mi pierwszy rzut oka. A jeszcze kolejna, to jest teraz, jak sobie zrobimy, tutaj klikniemy, tutaj mamy Political Party Affiliation. I w tym momencie jest tak, że prowincje są przydzielane na podstawie, na podsta są przydzielane na podstawie naszych wpływów. Prowincje są po prostu przydzielane do danych partii i ponieważ tutaj tak naprawdę zaczynaliśmy grę, no to Macedonia, czyli stolica Pella była w naszych rękach, greckie rodziny tutaj rządziły tutaj w pulpudewie, no jak zacząłem się rozwijać, no to zawsze jest tak, że cała prowincja jak gdyby trafia już tutaj partii politycznej no i potem stwierdzili normalnie jest tak, jakby nasze wpływy byłyby dosyć podobne, no to dacja też by trafiła tutaj do greckich rodzin, no bo oni byliby bliżsi, ale ponieważ moje wpływy były 90% do 10%, no to wiadomo, że ta dacja trafiła do mnie. No i potem, jak się rozwiniemy na Illyrię i na Panonie, to pewnie też trafi do mnie. No a potem, na przykład, kolejna trafi do tutaj. Nie wiem, na przykład, Bitynia by trafiła do greckich rodzin. I dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ jeśli dojdzie do secesji partii politycznych, właśnie tych greckich rodzin, no to w tym momencie oni będą kontrolować tę y, prowincję. I co więcej, Yy, I co więcej też... Tutaj, jak sobie popatrzymy, ten generał też ma zaznaczone, z jakiego rodu pochodzi. No, czyli tutaj widzimy to niebieskie obramowanie. To już możemy sobie kojarzyć, nawet nie trzeba sprawdzać, że on należy do tej innej frakcji. A tutaj podczas nasi wszyscy z własnej tej dynastii Antygonidów, no to oni mają właśnie tutaj takie obramowanie brązowe. No, i tutaj też mamy zaznaczenie, że to jest Bazileus, czyli nasz przywódca partii politycznej. Nawet tylko nie pamiętam, czy tutaj ten zaznaczy, że to jest ten przywódca tych greckich rodzin. Nie nie, ma. W każdym razie to jest ym, taka zmiana. No i też jest co najciekawsze: to to, że to, że nawet jak dojdzie do secesji, to niekoniecznie oznacza, że dojdzie do wojny domowej. Dlaczego? Jaka jest różnica między secesją a wojną domową? <laughs> Secesja oznacza, że jedna partia <laughs> się buntuje, no i przejmuje własną kontrolę, no i wszyscy generałowie należący do tej rodziny, do tej partii politycznej, yy, po prostu yy, podnoszą za broń, no i przeciwstawiają się yy, tobie. Może taka secesja przejść w wojnę domową, według Creative Assembly? I przy, przychodząc w wojnę domową, wtedy wszystkie inne partie polityczne będą się opowiadać albo z jedną, albo za drugą stronę, czyli całe państwo pogrąży się w chaosie. E, co jest też, według mnie, no, dosyć ciekawe. No i przede wszystkim to, że będziemy, jak gdyby, z miejsca m, na swój sposób wiemy, że to jest e, gdzie, jak się te tereny dzielą. No i też tutaj powiedz, powinno być to bardziej logiczne, na przykład, jeśli tutaj greckie rodziny będą zarządzać tutaj Pitynią, Kaukazem. E, i fosforem, a jak powiedzmy kontrolował tutaj, no to dojdzie tutaj do tego, no i to będzie jakiś taki bardziej um, ta ta partia polityczna, właśnie tych greckich, to ta secesja no jest, będzie jakaś taka bardziej zbita, skondensowana, a nie, że to będzie tak, że e, powiedzmy, że Hellada się zbuntuje i Silesia i, i, i Kaukas i to wszystkie trzy w kompletnie trzech stronach świata, co nie ma kompletnie sensu, bo jakby, jakby to miało działać jako właśnie taka z, e, zorganizowana secesja. No więc to jest praktycznie. Tyle z tego, co chciałem powiedzieć, właśnie z tej zmiany. Jeśli chcecie, macie, posiadacie Rzym dwójkę, no to możecie też sprawdzić sobie, właśnie te najnowsze zmiany w okienku, właśnie z. Tutaj postaram się może nawet pokazać szybko. Tutaj muszę dodać tylko sobie źródło. Powiedzmy. Dobra, tutaj zaraz pokażę. E, OK. No i tutaj mamy właśnie Steam'a. to troszeczkę to rozciągnę. E, no i jak to wygląda, to jest tak, że bierzemy sobie tutaj prawym klikamy na Emperor Edition. Tutaj od, odpalamy bety i tutaj jest Powers and Politics. Do wyboru z, rozwijamy tutaj te bety. Nie jest Powered Politics. Klikamy po chwili powinien się ściągnąć giga, 100 mega aktualizacji no i możecie już wtedy sprawdzać właśnie te zmiany związane z zeszłem dwójką. I to byłoby na tyle. Co do innych materiałów w najbliższym czasie zobaczymy. Jeśli byście chcieli zobaczyć właśnie tego nowego, ten nowy Rzym, ten nowy dodatek, który powinien się pojawić 30 listopada, to też mi dajcie znać, a jak nie, no to będę wracał na pewno z innymi grami paradoksu i być może Creative Assembly w końcu. Poczekam też na Foundation Update i w końcu powinien się pojawić seria z Warhammera 2. Także dzięki, trzymajcie się no i do zobaczenia następnym razem. Hej!